Tak, że o co chodzi? Teraz aktualności dnia. Proszę się nie bać aktualności. No ale w każdym razie orzeka, tak jak właściwie sądu jest, mamy wyjątkami jak sędzia sądu powszechnego, tylko że nie jest sędzią, czyli nie ma tego przymiotu do końca niezawisłości, ponieważ on po 4 lata, on orzeka jest mianowany na 4 lata i powoływany na 4 lata, a potem zostanie sędzią albo nie. No więc rozumiem, że idea jest taka, żeby on się przygotowywał i te sprawy były udawane takie drobniejsze, ale nie ma na to żadnego takiego konkretnego przepisu, ponieważ z drugiej strony sprawy są losowane. I on w tym losowaniu bierze udział. Więc na poziomie sądu rejonowego te sprawy będą losowane wobec w ramach wszystkich i sędziów i asesorów. Problem polega na tym, że do tej pory asesorów sądowych powołał prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. W związku z tym będziemy cały czas musieli na siłę tutaj jednak kluczowej ustawy o Krajowej Rady Sądownictwa, bo w zależności od tego, jaka ona będzie, czy ustawa ciągle jeszcze Dzisiejszym też ustąpiły pierwszeństwa tym osobom.
Wraz z nami dzisiaj będzie mówić ksiądz Robert Mikos z parafii świętego Jana Milanowej, który już od samego rana, bo od godziny 5.45 program poranny prowadził. Szczęść Boże, księże. Cieszymy się wspólną modlitwą wraz z księdzem Doniteszem. Serdecznie zapraszamy. I intencje, pomyślmy o intencjach, w których chcemy się modlić. Te intencje to są jak zwykle intencje związane z naszą ojczyzną. Chcemy modlić się o pokój, zgodę, jedność, o pomyślność dla naszej ojczyzny, za wszystkich rządzących. Polecamy w tym miejscu także wszystkich chorych i cierpiących. Modlimy się za księdza biskupa Kazimierza Erczana. Modlimy się o zdrowie dla ojca Jana Króla, jego mamy pani Józefy, za panią Michalinę, mamy ojca Janusza Dyrka. O życie i zdrowie dla małej Marysi Mireckiej, o zdrowie współpracowników radia, pani Marii, pani Bogusi, a także o zdrowie dla mamy ojca Antoniego Balcerzaka. Chcemy także polecać wszystkich zmarłych z rodziny Radia Maria, zmarłych z naszych rodzin, z naszych wspólnot. Pragniemy polecać świętej pamięci Sabinę Gołda, szkoła przewodów Radia Maria w Koniemłotach. Także naszą modlitwą obejmujemy tych wszystkich, którym obiecaliśmy naszą modlitwę i obejmujemy ją, tą modlitwą, również te wszystkie intencje, te, którymi drodzy przystępujecie do naszej wspólnej modlitwy. A chcemy się rozważyć także na dostęp do Różańca Świętego. I mówi, ojej, a jak tak zrobisz, to może nie będzie źle dla ciebie, bo ci obniżymy trochę pensję, a może nie zostaniesz sędzią, prawda? I na przykład może na ten ocenić inaczej fakty. No bo tak będziemy wygodnie, a ma to ze zła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi, amen. Umężył do podstu Piłatem, ukrzyżował, umarł pod grzechem, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy o Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święto Rzymu Powszechne, Święto Wsłanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Módlmy się o powiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaskę pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskę pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synu i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Pierwsza tajemnica radosna, zwiastowanie Najświętszej Maryi Matki. Bóg często domaga się jedynie naszej woli. Rzeczą naszą zatem jest zaprzeć się siebie, a oddać całkowicie duszę naszą wielkiemu Bogu. Obojętne wówczas, że brak im wszelkich darów, które błyszczą na zewnątrz, skoro wewnątrz jaśnieje pełnym blaskiem chwały Król Królów. Jakże wielką musi być dusza, aby pomieścić Boga. Polska nie jest tutaj samotną wyspą, jeśli chodzi o prawo i prawodawstwo, prawda? Jesteśmy częścią większego systemu. Dobrze. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my przebaczamy winowajcom. Nie wiedź nas na poruszenie, ale nas spadł podesłego Pana. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Czterocalowym wyświetlaczem Retina zapłacisz jedynie 1499 zł. Podzwiła się do zdrowia zborowa z paradisie. Druga tajemnica radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety. Kiedy kogoś naprawdę kochamy, cieszymy się ze szczęścia osoby kochanej i ponosimy wszelkie ofiary, by jej tego szczęścia przysporzyć. Serce, które kocha, pracuje z miłością, to znaczy z zapałem. Biegnie, leci, nie widzi nic niemożliwego i nic go nie zatrzyma. Jakże nie kochać Cię, Maryjo, pełna miłości i pokory. Tę ofertę przedstawiono 25% szybciej, bo tylko do 1 sierpnia dobrane szafy, komody i szafki RTV. Pobierz 25% taniej. 20 lat. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje,
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Bezpieczeństwo obserwowane przez wielu osób po oświadczeniu do portalu gazetowego ma związek z dzisiejszą publikacją wyborczej. Jej dziennikarze twierdzą, że to mogło utrzymanie nagrania, z których wynika, że policja obserwowała lidera Nowoczesnego, Szabietyka, oraz działa czy stowarzyszenia PZRP podczas protestu przed parlamentem. Nie wydarzyło się w tej sprawie zagadania prokuratury, a Platforma żąda wyjaśnień więcej niż do trzech lat temu zwłoka. Polska TV Wyjdy mają miesiąc, by zacząć przyjmować uchodźców w ramach programu ich relokacji. Jeśli tego nie zrobią, Komisja Europejska może skierować przyjmującym już postępowanie o naruszeniu Na pomoru ciągle leje, co wozi pod stopieniami. Deszcz chmury dziś także w zachodniej Polsce. Ale ta strefa opadów będzie powoli przesuwała się w dół kraju, na razie nie będzie wschodzić jeszcze sporo słońca. Na ten moment zachód 19 stopni w Trójmieście, Poznaniu przez 23 w Warszawie, Białymstoku, po Lublinie do 25 stopni w Rzeszowie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Maryjo, mówię do współkierownego docenta, mówię sama, chcę do Ciebie uciekają, chcę do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza do moich przyjaciół i Kościoła Świętego i polecanego do Ciebie. Mać w domowisku, godzina się zawsze krzyżowko targowa. Trzecia tajemnica radosna, narodzenie Pana Jezusa. Jezus, małe dzieciątko, w jednej chwili zmienił noc mojej duszy w strumienie światła. Tej nocy, w której z miłości ku mnie stał się słabym, cierpiącym, uczynił mnie silnym i odważnym. On, król chwały, który siedzi po prawicy Ojca, władza cherubina, przyszedł na ziemię, by szukać grzesznych. I to jest, jak nie czytam w komentarzach, najniższy poziom franka od 15 stycznia 2015 roku, czyli od tego momentu, tego dnia, kiedy ten Szwajcarski Bank Centralny podjął decyzję o tym, żeby nie będzie polityki obrony franka. I wtedy ten sam wystrzelił, rozpoczęły się wszystkie te problemy z frankami, z kredytami, o których jest głośno od 2 lat, nasze kontynuuje przez Kościoła. Naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy.
wyjeżdżamy naszym winowajcom, nie rusz nas na opuszczenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Poziom, ale nie na tak naprawdę ten kurs Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Do tego słynnego samego czwartku był broniony, żeby nie spadł poniżej poziomu 1,20. Potem spadł nawet w okolicach poziomu 1. Potem próbował rosnąć, ale nie mógł przejść z takiego ważnego poziomu 1,7. Dwa razy próbował w ubiegłym roku, się nie udało. I tym razem wreszcie mu się udało przejść ten poziom. Więc jest duża szansa na to, że jak ten wzrost dalej będzie kontynuowany, to franga niedługo możemy zobaczyć nawet około 3,50, jeżeli wszystko dobrze pójdzie i ten kurs Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. No właśnie, miejmy nadzieję, że tak sprawy są się rozwiązane. Chociaż systemowo rzeczywiście warto by było to regulować, no bo teraz jak to z tymi walutami jest? No to jest na wiele lat, a kurs ciągle, proszę bardzo, dwukrotnie, zmiany, że no właśnie, cały czas nie mamy temat do rozmowy. Ale właśnie do tych regulacji, które weszły w życie w ciągu ostatnich dni, na myśli ustawy o kredycie hipotecznym, zmiany w tej ustawie nie jeszcze w stanie jednej jeszcze dodatkowej na wzorze nad rynkiem finansowym. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W takich zapowiedziach ogólnych po to, żeby lepiej chronić klientów, którzy chcą kredyty hipoteczne zaciągać, ale jak to też z życia rozmów wynikało, duża część tych rzeczy, które są przedostały, to właściwie już się sama nie było robione. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Działaniem tej nowej ustawy, ale coś tam już można powiedzieć. Pierwsza rzecz, to miało być dużo więcej informacji dla klienta, łatwiej porównywać oferty. Dostajemy teraz taki formularz informacyjny, tam jest wszystko. Oprocentowanie, rzeczywiście oprocentowanie prowizji i tak dalej, wszystko miało być super pięknie. I na wieki taki formularz ma kilka stron. Zwykle, jeżeli chodzi o kredyt hipoteczny, to nie składa się wniosku do jednego banku, bo jest duże ryzyko, że jeżeli go nie dostaniemy, to do ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do siebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi kościoła świętego, to polecony jest Tobie. Jeżeli jeden odmówi, to mamy już drugi w procesie. Więc biorąc pod uwagę trzy banki, dwa formularze, każdy ma kilka stron, czwarta tajemnica radosna, ofiarowanie Pana Jezusa. Ale każdy bank troszkę tam inaczej. Moja słabość nie pośmiela mnie, by oddać się jako ofiara Twojej miłości, o Jezu. Niegdyś Bóg mocny i potężny przyjmował tylko ofiary czyste i bez skaz. Dla zadośćuczynienia sprawiedliwości Bożej trzeba było ofiar doskonałych, lecz prawo lęku ustąpiło prawu miłości. O Jezu, wiem, że za miłość płaci się tylko miłością. Możliwości, mogę sobie porównać tabelkę taką z tabelką taką i wychodzi mi ze mnie najbardziej korzystne, a to co mam zaciemnienie obrazy jeszcze bardziej. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
co tutaj jest korzystne, co uważać, sami często takie klatki potrafią do nas jednych aktach edytować, takie zły pokrętny go pospało, bo sprawowo trwają dużo dokumentów, więc no i para nie idealnie. Inaczej nigdy nie będzie, dlatego że to jest zbyt skomplikowany problem. No dobrze, no to mamy jedną sprawę, która nie do końca się pewnie udała zrealizowaniu w stosunku do tego, co chciałem ustawować. No to okej. Teraz i w godzinę śmierci naszej.
klient tracił, a pieniędzy tak nie starczało, zostało długie, więc to również jest bardzo dobra zmiana. Ale to już pan powiedział, ale to, żeby to wyraźnie zrozumiało, dotyczy to tych nowo udzielanych kredytów, które nie było zajętych co było wcześniej. Ci, którzy już wszyscy starają, są w procesie, za chwilę dostaną albo dostali w poniedziałek, już są wolni. Ci, którzy żyją, tak to jest wtedy. No dobrze, a co z samymi miejscami, w których możemy te kredyty hipoteczne podłożyć na mieszkanie uzyskać, bo rozumiem też, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. To też jest ważne, bo zdarzały się sytuacje, kiedy jakieś dziwne, podejrzane firmy udzielały kredytów w nimi mieszkaniowych, mówiły tam o niskim oprocentowaniu, a w praktyce to było tak skonstruowane, żeby klient stracił to mieszkanie. Czyli kredyt był udzielany już z zamysłem takim, że klient nie spłaci tego zadłużenia i tam były takie regulacje, na przykład w umowie, że żeby to mieszkanie klientowi odebrać. Teraz kredytów mogą udzielać banki spółdzielcze, SKOKi, więc tylko te instytucje nadzorowane przez KNF. Więc tutaj możemy się czuć o wiele bezpieczniejsi, bo jeżeli widzimy ofertę kredyt hipoteczny, no to na pewno bank albo SKOK. Czyli podsumowując tę część zmiany, które weszły w ustawie o hipotekach, o kredycie hipotecznym, coś się udało poprawić, ale nadal widzimy też tyle rzeczy jeszcze, które możemy było poprawić, żeby ten klient ostatecznie przyjdzie do banku czy do SKOKu i będzie chciał pożyczkę hipoteczną, żeby on dostał czarno-białe jasne przesłanie, że do tego jeszcze nie doszło. No nie do końca, jeżeli przyjdzie do pośrednika i taki pośrednik ma wiele ofert, no to on mu pomoże, mu podpowie, że tutaj jest podzielam, raczej dokładnie. Tak zawsze było i tak teraz jest w dalszym ciągu. Zwłaszcza, że klient ma dużo nowych dokumentów, więc też mu trzeba tłumaczyć, co jest w tych dodatkowych dokumentach. No ale kredyt hipoteczny, taka jest jego natura. No, nigdy nie będzie w przeciągu tygodnia udzielany, nigdy nie będzie produktem prostym, zawsze to jest, to musi być skomplikowane, bo są dodatkowe zabezpieczenia, bo są dodatkowe produkty w cross-sellingu, więc są dodatkowe opłaty różnego rodzaju, więc no, niewiele tu się da zrobić niestety, bo to są duże kwoty, bardzo długie okresy, więc wyjdzie się z tego, że mamy więcej informacji, są bardziej rzetelne reklamy. Bardzo dobre są te zmiany, które zostały wprowadzone. Już nie mówmy, że coś się pogorszyło. Rzeczywiście są one dokładnie w większości przypadków. Ale jak mówię, to, że jest lepiej, nie znaczy, że jest super. Zawsze tak to jest z tymi kredytami hipotecznymi, że trzeba się po prostu nalegać, mieć dużo cierpliwości i nie da się tego załatwić w tydzień, którzy się do siebie nie uciekają. Dokładnie. A zwłaszcza ja za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego, dziękuję. I polecam w Tobie. Za chwilę informacja Radia Zagatem, już tutaj za 3 minuty, a po Bożym Świętym nie szeskim, nie odbicie pomodzenia. Raport gospodarczy. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na stronie tokfm.pl ukośnik audycje. Święta Trójco, jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo. Módl się za nami. Święty Józefie. Módl się za nami. Przesławny potomku Dawida. Módl się za nami. Światło patriarchów. O technologiach i jak się przebywać w Boga Rodzicy. Krótko. Módl się za nami. Przeczysty stróż dziewicy. Módl się za nami. Żywicie Syna Bożego. Módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa. Głowo Najświętszej Rodziny. Módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy. Módl się za nami. Józefie Najczystszy. Módl się za nami. Józefie Najozdrowniejszy. Módl się za nami. Józefie Najmężniejszy. Módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy. Módl się za nami. Józefie Najwierniejszy.
Módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości. Módl się za nami. Ukrycie miłostwa. Módl się za nami. Wzorze pracujący. Módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego. Módl się za nami. Opiekunie dziewic. Módl się za nami. Odporo rodzin. Módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwe. Módl się za nami. Nadzieję chory. Módl się za nami. Patruję umierający. Módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych. Módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego. Módl się za nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata. Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Ustanowił kurbanem domu swego. I zarządcą wszystkich posiadłości Twoich. Boże, Ty w błogosławionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na opiekę Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego ratownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać Irena Wielenia. Bóg zapłać Pani Irena, Bóg zapłać wszystkim, którzy wraz z nami trwali na wspólnej modlitwie. Opozycja chce wiedzieć, dlaczego tajniacy chodzili za Ryszardem Petru i działaczami Stowarzyszenia Obywatele RP. Rząd w Londynie chce z kolei wiedzieć, jak unijni imigranci wpłynęli na gospodarkę i społeczeństwo Wielkiej Brytanii. Rowerzysta, który w Poznaniu bez powodu pobił dwie starsze osoby. Jest godzina 13. Nowoczesna pyta, kto i dlaczego kazał inwigilować jej lidera Ryszarda Petru i czy odbyło się to za zgodą sądu. W celu sytuacji opisaną przez Gazetę Wyborczą wyjaśniła prokuratura. W Radiu Maria czas na serwis informacyjny, który przedstawił minister. Działacze Stowarzyszenia Obywatele RP byli obserwowani przez tajemników. Ostatni piątek był scenek debatował nad ustawą o sumie najwyższym, a przed parlamentem... Za dwa miesiące polska żegluga morska zacznie inwestować. Wystarczyło wprowadzić zasadę, aby polscy armatorzy remontowali i budowali statki w polskich stoczniach, powiedział w jednej ze stacji telewizyjnych minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Szef resortu odniósł się też do decyzji Komisji Europejskiej o odmówieniu Polsce pomocy publicznej w ratowaniu przemysłu stoczniowego. W jego opinii w Unii obowiązuje podwójny standard prawa wobec różnych podmiotów. Minister dodał, że polski przemysł stoczniowy rozwija się, a wystarczyło wprowadzić odpowiednie zasady rynkowe i odejść od praktyki sprzedaży majątku, mówił. Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk z Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wskazała, że rząd realizuje politykę wzmacniania potencjału polskiej gospodarki morskiej. W Unii Europejskiej portretowani byli przez zwolenników Brexitu jako ci, którzy zawierają pracę, żerują na zasiłkach i wywołują presję na takie sektory jak edukacja czy opieka medyczna. Minister Marek Grubarczyk, odnosząc się z kolei do propozycji budowy wraz z Niemcami okrętów podwodnych, powiedział, że zasadnicze znaczenie będą miały stocznie wchodzące w skład grupy Pegas. Zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja należeć będzie do Ministerstwa Obrony Narodowej. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiło kolejne szczegóły dotyczące inwestycji drogowych na Pomorzu Zachodnim i Środkowym, w tym budowy drogi S11 Koszalin-Bobolice. W konferencji wziął udział m.in. minister Andrzej Adamczyk oraz wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski. Ta inwestycja to kolejny bodziec do rozwoju gospodarczego regionu, ale także lepszego skomunikowania go z całym krajem, powiedział szef resortu infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Ożywienie gospodarcze tego regionu jest niemożliwe bez dobrej sieci komunikacyjnej, sieci drogowej.
bo ta w dużej mierze jest podstawą aktywności gospodarczej, podobnie jak sieć kolejowa. I tak, z tego punktu widzenia ważna jest również droga ekspresowa S11. Dzisiaj jestem tutaj, aby przekazać na ręce inwestora, czyli generalnego dyrektora dróg krajowych autostrad oddziału zachodniopomorskim, programy inwestycyjne oraz aneksy do programów inwestycyjnych, które odnoszą się do kolejnych odcinków drogi ekspresowej S11 od Koszalina do Poznania, czyli do skrzyżowania z autostradą A2. Droga S11 połączy środkowe wybrzeże Bałtyku z Górnym Śląskiem. Odcinek od Koszalina do Bobolic będzie zaczynał się na węźle Koszalin Zachód na obwodnicy Koszalina i Sianowa, natomiast kończy na węźle Bobolice. Senat chce, by w przyszłym roku zwiększono fundusze przeznaczone na Polonię o 5 milionów złotych do kwoty 80 milionów złotych. Takie kroki zapowiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Przypomniał też, że to Izba Wyższa dysponuje środkami przeznaczonymi na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. W tym roku na ten cel wydano 75 milionów złotych, ale jak podkreślił marszałek Karczewski, skala potrzeb środowisk polonijnych była olbrzymia. Organizacje pozarządowe zgłosiły projekty na kwotę wyższą niż 275 milionów złotych. Na razie nie wszystkie udało się zrealizować, wskazał marszałek. Zwiększamy i w tym roku zwiększamy o kwotę 50 milionów w przyszłym roku, czyli w następnym jeszcze chcielibyśmy, aby ta kwota była powyżej 100 milionów. Wiemy, że potrzeby Polonii są bardzo duże. Współpraca z Polonią jest niezbędna, konieczna i będziemy o to bardzo dbali. We wtorek Senacka Komisja Łączności z Polakami za granicą pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Izby Wyższej na 2018 rok w części dotyczącej kwestii wydatków na Polonię. Przewodnicząca komisji wyraziła nadzieję, że kwota środków na ten cel będzie systematycznie rosnąć. Komisja Europejska przekazała 209 milionów euro na pomoc nielegalnym imigrantom w Grecji. Środki te będą przeznaczone na codzienne wydatki i wynajem mieszkań. Jak dotąd wielu przybyszy ze wschodu mieszka w przepełnionych obozach. Panują tam złe warunki bytowe i dochodzi do aktów przemocy. Fundusze mają pozwolić na wynajęcie 22 tysięcy lokali w greckich miastach. Na wyspach z kolei ma powstać 2 tysiące dodatkowych miejsc dla nielegalnych imigrantów. Ponadto część kwoty pomocowej będzie przekazana na wydanie kart płatniczych, zasilanych co miesiąc pewną sumą pieniędzy. Unia tłumaczy, że w ten sposób przybysze będą mogli płacić za żywność, transport publiczny i lekarstwa. A według szacunków w Grecji przebywa około 62 tysięcy nielegalnych imigrantów. Pochodzą głównie z Syrii, Afganistanu i Iraku. Wspierane przez Stany Zjednoczone oddziały kurdyjsko-arabskich syryjskich sił demokratycznych przejęły od dżihadystów kontrolę nad połową terytorium Ar-Raqqi, bastionu tzw. państwa islamskiego w Syrii, podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Ofensywa przeciwko ISIS w Ar-Raqqi rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku. 4 lipca SDF weszły do Starego Miasta w Ar-Raqqi. Informowano wówczas, że broni się tam około 2,5 tysiąca dżihadystów. Syryjskie siły demokratyczne wspierane są z powietrza przez Międzynarodową Koalicję Antydżihadystyczną pod dowództwem Stanów Zjednoczonych. Obserwatorium poinformowało, że w środowej serii nalotów koalicja na Ar-Raqqi zginęło 29 osób, w tym co najmniej 8 dzieci. Wskaźniki tego kraju pod wieloma różnymi względami, to można powiedzieć, że w zasadzie obraz jest tragiczny. Tragiczny, to jest katastrofa rzeczywiście. Dziś na zachodzie kraju zachmurzenie duże z przejaśnieniami i okresami deszczu. We wschodniej Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu miejscami deszcz i możliwe burze. Temperatura maksymalna od 18-21 stopni na zachodzie do 23-25 stopni na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni na krańcach wschodnich południowy, a w czasie burz porywy wiatru do 55 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 992 hektopaskale ciśnienie będzie powoli rosło. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Takiego lotnictwa cywilnego do samej Wenezueli. W latach 70. można było do Caracas. Dzisiaj gościem Radia Maryja będzie prezes Prawa i Sprawiedliwości, były premier Jarosław Kaczyński. Zapraszamy na rozmowy niedokończone w Radiu Maryja i telewizji Trwam o godzinie 18.15 i w Radiu Maryja o 21.30. Do Caracas ludzi przewozić, czyli znaczy, wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
bardzo, bardzo głęboką zapłać, a jednocześnie... Misja Polski, zachowajcie wiarę dla Europy, odwagi, wezwał nas ksiądz kardynał Robert Sarach z Watykanu. Sędziowie bez kręgosłupa, jeśli ktoś twierdzi, że pod rządami Prawa i Sprawiedliwości sędziowie nie będą już niezależni, to zachowuje się tak, jakby odbierał im wiarygodność. Komentarz Krzysztofa Losza czytam w naszym dzienniku. Wychowanie kontra ideologia. Lewicowy walec przetacza się przez polską szkołę. Czy uda się odeprzeć ideologię? W naszym dzienniku rozmowa z Henrykiem Gutem, dyrektorem gimnazjum i liceum klasycznego w Ostrołęce. Wykręt CDF. Niemiecka stacja CDF nie chce przeprosić za określenie polskie obozy. Sięga po cyniczne argumenty. Szczegóły w naszym dzienniku. Dodatek zdrowy styl życia, a w nim m.in. ziołowe preparaty dla urody, maliny na infekcje i o czym powinniśmy pamiętać przy robieniu przetworów. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Już 10 minut po 13 przed nami audycja aktualności dnia. Ona została w Wenezueli zbudowana na zasadach amerykańskich. To była wypis, wymaluj dokładnie. To był projekt amerykański, ten północnoamerykański. Wszystkie urządzenia były sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych. I tak to zostało pomyślane, że ta rota wenezuelska miała być dostarczona przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych. I ona i w tej chwili jest przede wszystkim dostarczona do Stanów Zjednoczonych, bo Wenezueli, Stany Zjednoczone są pierwszym odbiorcą ropy naftowej. Ale tego jest coraz mniej. Było więcej, a teraz jest mniej. Była zaplanowana produkcja dzienna ponad 2 miliony baryłek dziennie, a okazuje się, że tak nie jest. Bo niestety sprzęt urządzenia się niszczą, a tutaj Stany Zjednoczone mocno siedzą w swojej opozycyjności i mówią, a my nie będziemy jednakże przyczyniać się do odmowy tego przemysłu naftowego wenezuelskiego. Także Wenezuela jest w stanie dostarczyć na rynek amerykański około 750 tysięcy baryłek ropy dziennie. Jest to stosunkowo mało, ale dostarcza przede wszystkim do przedsiębiorstwa własnego Stanów Zjednoczonych, do Citgo. Ale z tym Citgo jest taka sytuacja, powiedziałbym nawet i przeciekawa, że rodzi na kłopoty z przemysłem ropy naftowej, Wenezuela zaciągnęła kredyt Rosji. Rzędy 10 miliardów dolarów, jest to poważny kredyt, a pod gwarancję właśnie Citgo. Także gdyby Wenezuela nie byłaby w stanie spłacania w odpowiednim czasie tych rat kredytowych Rosjanom, Rosjanie byliby w stanie w każdej chwili przejąć Citgo, czyli inaczej mówiąc, wejść na rynek amerykański. I tu jest kolejne niebezpieczeństwo dla Stanów Zjednoczonych. To Stany Zjednoczone na to pozwalają, to był tego rodzaju układ funkcjonalny. No jest wolny rynek, także powinny na to pozwolić, chociaż byłyby to punkty robione z dużym niesmakiem. Drodzy Państwo, pierwszym naszym gościem jest pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie, szczęść Boże. Panie profesorze, telefonuję, bo sprawa jak gdyby dalej napięta, jeżeli chodzi o sądy. Jak gdyby Europa nie chce odpuścić Polsce różnego rodzaju naciski. Może trochę niektórzy są uspokojeni. Nie tym, aczkolwiek nie do końca, bo prezydent podpisał trzecią ustawę o ustroju sądów powszechnych, a to też jak gdyby jest takim ościeniem. Chodzi mi przede wszystkim o konferencję prasową, jaką wczoraj miał
wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans stwierdził, że ustawy dotyczące sądownictwa w Polsce będą miały bardzo poważny, negatywny wpływ na niezawisłość wymiaru sprawiedliwości. W szczególności oświadczył podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy dotyczącej sądów powszechnych, uzasadnia rozpowszechnienie procedury o naruszenie praworządności w momencie jej publikacji. No i daje nam podobno Komisja Europejska, tak wypowiada się Timmermans, dajemy Polsce miesiąc na rozwiązanie problemów. Nie wiem, czy Komisja Europejska bierze pod uwagę to, że no, organizowanie wymiaru sprawiedliwości należy do kompetencji państw członkowskich. Jak to jedno z drugim połączyć ten miesiąc z tym proponowanym przez prezydenta Andrzeja Dudy tymi dwoma miesiącami na przedstawienie nowej propozycji, jeżeli chodzi o dwie zawetowane ustawy? Pan wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Holender, Frans Timmermans, jest mocny i bezczelny po prostu. Kreuje się na prawie, że jedynego inkwizytora w Unii Europejskiej, który chce orzekać i sprawdzać się sprawy należące do prerogatyw rządów poszczególnych krajów europejskich. Wyskakuje ewidentnie ponad przez szereg i chce zwrócić na siebie uwagę, a jednocześnie uważam, że w imieniu Komisji Europejskiej wprawdzie, ale prowadzi taką osobistą walkę, żeby tak powiedzieć, vendettę. Jak to jest, żeby urzędnik niewybrany przez nikogo przedstawiał ultimatum rządowi polskiemu i prezydentowi polskiemu, że za miesiąc mają zmienić prawodawstwo, bo inaczej on Timmermans się oburzy. Jak słusznie zauważył ojciec, pan prezydent Andrzej Duda powiedział, że przedstawi swój projekt legislacyjny za dwa miesiące. Natomiast na ostatnim posiedzeniu Komisji Europejskiej, bo to było ostatnie przedwakacyjne posiedzenie, pan Frans Timmermans organizuje konferencję prasową i stawia ultimatum polskiemu rządowi, także prezydentowi, za miesiąc, czyli za 30 bądź 31 dni, macie wszystko naprawić, aby, jak mówiła jedna osoba, aby było tak, jak było, nie wróć. Powrócić w dawne tory, bo inaczej Komisja Europejska zgłosi wniosek o uruchomienie słynnego artykułu 7 traktatu, który może prowadzić ostatecznie do zawieszenia prawa głosu kraju członkowskiego. Więc chcę powiedzieć, że pan Frans Timmermans wyraźnie wychodzi poza swoją rolę. Poza swoją rolę. On wprawdzie przedstawia się jako chrześcijanin, katolik. Ja ponad rok temu pisałem na łamach tygodnika katolickiego Niedziela o Timmermansie, specjalny taki felieton, gdzie cytowałem jego zdanie, gdzie on twierdził, że nadal jestem chrześcijaninem i katolikiem. Czuję się bardzo dobrze, nie zgadzając się z papieżem w prawie ze wszystkim. To nie on określa, kim jestem jako katolik, to jest cytaty z Timmermansa. Jako swój największy sukces polityczny Timmermans zaznaczył, że nie miałby problemu z określeniem jego, gdyż jest to przegłosowanie małżeństw tej samej płci w Holandii, do czego walczy się przyczynił. Wojsko, gdzie rządziła Platforma Obywatelska, on publicznie nie tylko afirmował tę informację, ale także szedł daleko głębiej, mówiąc, że obecny, ówczesny rząd Platformy Obywatelskiej odpowiadałby ze względów ideowych i religijnych. Aby lepiej to zrozumieć, te osobiste wycieczki pana Timmermansa, ja cytuję jego słowa sprzed kilku lat, mówiąc, gdy rządziła w Polsce Platforma Obywatelska. Wtedy mówił Timmermans, spójrzcie na kraj taki jak Polska, która dla wielu ludzi jeszcze kilka lat temu była daleką poza nadzieją na wybawienie ze względu na odwieczne prześladowanie uciskane przez Kościół katolicki. Dokonała się ogromna przemiana w tym społeczeństwie. Koniec cytatu. No to teraz, gdy rządy przejęła w Polsce formacja prawicowa, pan Timmermans osobiście zainteresowany tym, aby oddać ster rządów ponownie w ręce polityków Platformy, gdyż jak mówił dawniej, również przez moment rządziła prawica, a także odwoływał się do historii Polski w przeszłości, twierdził, że wówczas miało miejsce uciskanie, prześladowanie ludzi przez Kościół.
Kościół katolicki. Jego sytuacja się powtarza. Stąd, jak powiadam raz jeszcze, to nie są w mojej ocenie tylko generalne akty Timmermansa związane z urzędem, ale jest on zaangażowany, jak powiedziałem wcześniej, w osobistą taką wojnę z rządem polskim, a także węgierskim, bo ja uczestniczyłem w posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, kiedy atakował premiera Węgier Viktora Orbana i stawał po stronie George'a Sorosa. Ten rząd węgierski Viktor Orban jest poważny sporem. Ale żeby skończyć udało się, bo tutaj i Timmermans, i Juncker jak gdyby prześcigają się w tym nawoływaniu. Z jednej strony to jednoczenie Europy, a z drugiej strony to karania, tak? Grożenia sankcjami, przeciwko przestrzeganiu praworządności unijnych traktatów. Tu pan wspomniał ten artykuł 7, na który się powołują. No, musimy napisać, że w jakimś kraju członkowskim zajdzie taka sytuacja. W Polsce moim zdaniem absolutnie nie zachodzi. Wówczas w traktatach jest napisane, że z takim wnioskiem może wystąpić kilka organów, w tym Komisja Europejska, ale może być to Parlament, może być to Rada Europejska, większością jest, dobrze pamiętam, chyba 3 ale dziady się rozreklamowały. Bądź Komisja Europejska. Tak. I jeśli przeprowadzi się tę procedurę, to po prostu spokojnie sobie żyć. Artykułu 7, to czym grozi nam pan Timmermans, jest zebranie się przywódców krajów unijnych, czyli 28 bez tego jednego kraju, załóżmy, że Polski, i 27 głów państw musi być jednomyślne przy podejmowaniu decyzji o nałożeniu sankcji. Tej jednomyślności nie było, nie ma i na razie nie będzie. To nie idzie tylko o zapowiedź premiera Węgier Viktora Orbana, że on nie poprze takich rozwiązań, ale podczas posiedzenia naszej frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker jasno powiedział, że wiele krajów sygnalizowało mu, że nie wyraża zgody na wszczynanie tej procedury i nakładanie sankcji. Również przewodniczący Rady, pan Donald Tusk, niedawno w wywiadzie powiedział, że nie ma takiej woli wśród krajów członkowskich. Czyli nie ma tematu. Pan Timmermans wrzuca ten temat na wakacje po to, aby podgrzać opozycję. Też w momencie, kiedy Timmermans zapowiada, że miesiąc tak daje nam i uruchomione zostaną sankcje przeciw Polsce, Unia pada ofiarą amerykańskich sankcji, bo nie wiedziała też konieczności jednoczenia się z państwami Unii Europejskiej, kiedy Polska alarmowała. My mówiliśmy przy Nord Stream 1 i teraz, gdy rozbudowa Nord Stream 2 zagrozi niezależności bezpieczeństwa energetycznemu Polski i całej Unii. I nie słuchała Unia, kiedy Polska mówiła, że ten gazociąg nie powinien mieć racji bytu, jeśli chcemy być niezależni od Rosji. I tylko patrzyli wtedy na własne interesy, interesy państwa niemieckiego, a dziś Stany, kiedy nałożyły sankcje na Rosję, te dodatkowe restrykcje, przewodniczący Juncker ubolewa, że sankcje te uderzą w bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Kwestia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej jest dyskutowana od początku, kiedy zasiadał głowa z Parlamentu Europejskiego, czyli przez 13 lat. Pamiętam, że wielu posłów prawicy, ale nie tylko, na przykład ówczesny europoseł Platformy Obywatelskiej Jacek Sawicz-Wolski domagał się egzekwowania solidarności energetycznej zapisanej w traktatach. Wówczas odpowiadano nam, że nie ma to wspólnego z solidarnością energetyczną i traktatami, że jest to czysta sprawa biznesowa, a ten biznes był prowadzony przede wszystkim przez Niemców, którzy grają główne skrzypce, główną rolę odgrywają w Unii Europejskiej. W związku z tym ten konflikt amerykańsko-rosyjski tak naprawdę uderza w niemieckie koncerny tam zaangażowane. A przy okazji nakładania sankcji, to trzeba przypomnieć, że Rosja również domaga się nałożenia sankcji, jak czytam, na Polskę, ze względu na podpisany przez pana prezydenta Andrzeja Dudę tutaj stosowny akt przegłosowany przez Sejm o zakazie promowania komunizmu i innych ustrojów totalitarnych.
I jeszcze się jakoś do tego dokłada kanclerz Austrii, który grozi i nam, i Węgrom ograniczenie funduszy unijnych. On podnosi dwie sprawy. Kwestia i tego, co dzieje się, chociaż mówi, cieszę się i odczuwam ulgę z tego powodu, że prezydent Duda po naciskach ze strony społeczeństwa obywatelskiego wykonał ten krok, to jakby pozostała część była nieobywatelska, nie wiem, gdybyśmy byli Słowakami albo Czechami. Jednak mówi, problem nadal istnieje. Polska i Węgry to dwa kraje, które wykazują niewielką gotowość do przestrzegania europejskich reguł, więc te sygnały tak próbują z różnych stron naciskać. To oczywiście socjaldemokratyczny polityk mówi, że my się uchylamy też od udziału w podziale uchodźców, bo to ten kolejny punkt, który podkreśla i mówi, że tak dłużej na dalszą metę nie można. Dobrze, że ojciec podkreślił, że to jest polityk socjaldemokratyczny, stał na czele socjaldemokratów jeszcze do niedawna, socjaldemokratów i w Austrii, czyli pan Christian Kern. On w tej wypowiedzi cytowanej przez ojca wyraźnie nawiązuje do swoich korzeni socjaldemokratycznych i do rodziny socjaldemokratycznej w Europie, mianowicie do szefa socjaldemokratów w Niemiec, do słów Martina Schulza, który podnosi te same argumenty, co pan Christian Kern, kanclerz Austrii, i sądzę, że nie przypadkowo akurat w tym czasie, kiedy w Polsce zachodzą tego typu zmiany, ale moim zdaniem te słowa są skierowane do społeczeństwa, mimo wszystko także niemieckiego, i chcę zmaksymalizować on przez to korzyści Martina Schulza, którego notowania przed wyborami w Niemczech wrześniowymi wyraźnie spadają, a Martin Schulz właśnie jednym z elementów ostatnio kampanii postawił te dwie kwestie, czyli rozdział środków unijnych i ograniczenie, czyli zakręcenie